Dzień dobry, witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Witolda Mackiewicza Filozofia współczesna w zarysie, wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, rok 2008. Witold Mackiewicz pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią filozoficzną oraz historią filozofii współczesnej. Opublikował wiele książek, m.in. o Brzozowskim, o Nietzschem. Zajmuje się także sporami o wartość, aksjologią. I odnośnie tej książki, ona zwróciła moją uwagę. Kiedyś ją kupiłem w Krakowie na ulicy Jabłonowskich w antykwariacie. Czytałem ją, później odłożyłem. Później znowu do niej powróciłem. Zacząłem czytać w miejscu, w którym przerwałem, przeczytałem i potem jeszcze raz przeczytałem od początku i muszę powiedzieć, że zwróciła moją uwagę niebywała uczciwość intelektualna tej książki, aczkolwiek niektóre rozdziały mniej mnie interesowały, mianowicie rozdział o marksizmie, o teologii wyzwolenia, mniej mnie to interesowało, ale inne rozdziały bardzo mnie zaciekawiły, ponieważ przypomniałem sobie jakby wiedzę, którą dysponowałem wcześniej, a książka Witolda Mackiewicza pozwala tę wiedzę utrwalić i w takim esencjonalnym skrócie wydobywa najważniejsze wątki filozofii XX wieku, począwszy od pozytywizmu Comte'a, Stuarta Milla, Spencera. Pisze także Mackiewicz o empiriokrytycyzmie, o neokantyzmie, o przełomie antypozytywistycznym, tak zwanej filozofii życia. Pisze o Diltaju, o Nietzschem, o Brzozowskim, o Bergsonie, o pragmatyzmie, o Williamie Jamesie, o psychoanalizie, oczywiście tutaj Freud, Jung, o brytyjskiej filozofii analitycznej, o logicznej i lingwistycznej metafizyce Ludwika Wittgensteina, o neopozytywizmie, między innymi o kole wiedeńskim, ten też rozdział mniej mnie interesował, był za trudny, bo to były zagadnienia filozofii przyrody, bardzo skomplikowane. Fenomenologia Husserl, później realizm epistemologiczny Hartmana, neotomizm, personalizm katolicki Muniera, egzystencjalizm, egzystencjalizm teistyczny, egzystencjalizm ateistyczny, marksizm, o ten rozdział ominąłem, i najnowsze nurty współczesnej teologii, radykalna teologia protestancka, chrześcijaństwo świeckie, teologia śmierci Boga, filozofia spotkania, tutaj Buber, Lewinas, Rosenzweig, teologia wyzwolenia, teologia pracy, to ominąłem. Strukturalizm, wiadomo, Claude Lévi-Strauss, bardzo istotne nazwisko, Ferdinand de Saussure również. Teoria rewolucji naukowych Kuhna, neopsychanaliza, to jest Karen Horney między innymi. Hermeneutyka, to wiadomo, Gadamer, Ricoeur, te najważniejsze nazwiska. Praxeologia, tutaj Kotarbiński z teorią pracy, którą wyłożył między innymi w takiej książce Traktat o dobrej robocie, bardzo kiedyś słynnej, popularnej. No i postmodernizm, ostatni rozdział w tej książce. I kiedy tak czytałem tę książkę, miałem wrażenie, bo przytaczane są też biogramy różnych filozofów. Niektórzy kończyli w biedzie, w zapomnieniu, jak na przykład Peirce z naszych polskich filozofów, Brzozowski, który oprócz tego był jeszcze chory i cierpiał i też miał problemy, był posądzany o szpiegostwo na rzecz carskiej ochrony. Dużo tutaj jest rozmaitych wiadomości, informacji i ta książka jakby służy zarówno do czytania takiego, czytania tryb
czytający, można powiedzieć, tryb bardziej filologiczny, pochłaniający te różne treści, no i też służy niewątpliwie jako podręcznik dla studentów filozofii i kierunków humanistycznych, jak na przykład polonistyka, żeby przybliżyć sobie te najważniejsze treści kultury, treści filozofii i po prostu je zapamiętać. Ja oczywiście nie będę tutaj streszczał wszystkich spraw filozoficznych, które niekiedy są bardzo skomplikowane, jak na przykład aksjologia Maxa Schellera, o którym kiedyś pisał Karol Wojtyła, jak na przykład sprawy fenomenologiczne, tutaj kłania się Heidegger. Warto też zapamiętać, że Heidegger jest autorem dwutomowego studium o Fryderyku Nietzsche. A propos Nietzschego, to też warto powiedzieć, biografia tego filozofa jest również tragiczna. Z powodu kiły ten filozof po prostu postradał w pewnym czasie zmysły. Uważał się później za Dionizosa ukrzyżowanego. Dionizos ukrzyżowany, taki konstrukt filozoficzny w późnej twórczości filozoficznej Nietzschego. No i tutaj oczywiście jest, filozofia jest podzielona na rozmaite działy. Ja te działy też jakby, ta książka jakby podzielona jest właśnie na rozmaite działy filozoficzne. Te wszystkie ruchy się kształtowały w kulturze i zasadniczo można powiedzieć, że świat, w którym żyjemy, jest efektem również w dużej mierze tych wszystkich filozoficznych ruchów. Tutaj jest ciekawe właśnie o Heideggerze jako o fenomenologu, ale również o ontologu. Jest ciekawy egzystencjalizm Sartra, który był egzystencjalizmem ateistycznym. Jest również przytoczony jako fenomenolog Ingarden, który był uczniem Husserla. Jest również sprawa neotomizmu, który jest określony jako katolicyzm romantyczny. Jest tutaj również poruszony problem personalizmu, ale nie będę tutaj chaotycznie w dalszym ciągu przytaczał tego, co szczególnie utkwiło mi w pamięci, tylko skupię się, co dla mnie jakby było w tym najistotniejsze. A najistotniejszy był ten ruch od do, jakby filozofia, która łączy się z etyką, która łączy się z myśleniem religijnym, z myśleniem też personalistycznym, ruch od do, kiedy mamy ten ruch personalizacji, ruch dawania siebie innym. Osoba, ruch osoby, która dąży ku drugiemu i dąży ku temu również, co pozaosobowe, co transcendentne. I w tych filozoficznych ruchach religijnych mieliśmy właśnie od ten perspektywę wertykalną, Bóg jako najwyższy byt, do którego dążymy, ale też na przykład były też ruchy protestanckie, Paula Tillicha na przykład, sprowadzenie religii na ziemię, sprowadzenie w ogóle Boga na ziemię do takiej filozofii spotkania, Bubera, Rodzenzweika czy Levinasa, czy w polskiej filozofii dialogu, jak na przykład u Tischnera. Ważna jest ta kwestia dialogu, ponieważ dialog zakłada różnicę, natomiast monolog zakłada pewną identyczność. Im bardziej ten dialog się różni, tym jest chyba ciekawszy. Zwróciło też moją uwagę ta struktura rewolucji naukowych Thomasa Kuhna,
To jest bardzo ciekawe, kiedy coś, jakaś anomalia w dyskursie sprawia, że rodzi się nowy paradygmat naukowy. Zatem anomalie, aberracje nie są czymś złym, ale prowadzą do wykształcenia nowych paradygmatów naukowych w nauce i tworzą rodzaj takiej naukowej wspólnoty. Tutaj też jest ważne, powrócę do tej chęci dawania siebie, tutaj to wybrzmiewa mocno u Erika Fromma, który jest przytoczony w tym dziale o neopsychanalizie, komunikacja polegająca na dawaniu siebie. Wolność właśnie do kogoś, a nie od, tylko do. Potem te wątki rozwija Kępiński, przekładając ten język na dyskurs psychiatryczny. No i ważne jest to, też zwróciła moją uwagę, sprawa pracy. Praca, na przykład u takiego myśliciela jak Marcuse, praca może być nie tyle wędzidłem, ale może być spontaniczna, radosna, może być zbliżona do zabawy erotycznej. Nie musi być pracą prometejską, ale może być jej przeciwstawiony mit Orfeusza i Narcyza. Inną ważną kwestią tutaj dla mnie szczególnie jest sprawa hermeneutyki, interpretacji tekstu. Tu sobie zapamiętałem taką rzecz, że badając tekst, ważne są miejsca przemilczenia i czasem to, co przemilczane, mówi więcej niż to, co wymówione. Bardzo ciekawą jest też sprawa taka, bo to zdanie, że nie ma faktów, są tylko interpretacje, kojarzymy z Nietzschem, który wprowadził taką mnogość, tak zwany perspektywizm do dyskursu humanistycznego, filozoficznego, ale to już powiedział Goethe, jak się okazuje, co też jest taką ciekawostką. Tutaj w rozdziale o hermeneutyce Mackiewicz przytacza również nazwiska Iżykowskiego, Joyce'a i Parnickiego, mówiąc o dotarciu do czystego, dziewiczego strumienia świadomości, do czegoś jakby przedustawnego. Właśnie ta dążność do źródła, do czegoś esencjalnego jest taką perspektywą hermeneutyczną również. W międzyczasie jest omówiony Kotarbiński, jego poglądy jak reizm i konkretyzm, teoria sprawczego działania Kotarbińskiego, prakseologia jako nowa dyscyplina filozoficzna. Praca to termin wieloznaczny, który może mieć, tak jak u Marcusa, charakter gry, zabawy, spontanicznej twórczości albo działań edukacyjnych. Praksologia nie jest nową dziedziną wiedzy naukowej, ale starą dziedziną wiedzy potocznej. Sposób postępowania u Katerbińskiego można określić mianem tak zwanego czynu dzielnego. No i końcowa sprawa to jest postmodernizm, w kulturze bardzo ważny prąd. Człowiek nauki w postmodernizmie jest postrzegany jako wolny strzelec, który działa na zasadzie takiego aktu nieco anarchicznego. Postmodernizm to jest określony tutaj jako apokalipsa, która prowadzi do oczyszczenia. Nie jest to jednak ostatni taki wstrząs terapeutyczny, nazwijmy to w cudzysłowie, ponieważ na opuszczonym wyrobisku kultury trzeba poprzez rekultywację stworzyć podstawy do odrodzenia się życia w nowych, szerszych wymiarach. Zatem postmodernizm jest taką bolesną, oczyszczającą apokalipsą. I myślę, że to jest
To oczywiście są tylko takie fragmenty przytoczone z tego zarysu filozofii współczesnej, ale myślę, że tę książkę warto przeczytać, żeby po prostu zrozumieć to, co działo się w XX wieku, bo to, co się działo w XX wieku, jest, no po prostu wynikało z rozmaitych prądów intelektualnych, z rozmaitych ruchów filozoficznych. No, postmodernizm na przykład sprawił, że taką monadyzację bardzo silną kultury, gdzie mamy efekt takiej wyspowości rozmaitych dyskursów. I te dyskursy między sobą się nie komunikują, ponieważ wszystkie jakby są równoprawne, więc postmodernizm w zasadzie wprowadził zanik hierarchii. Już nie ma jednego autorytetu, tylko jakby tych autorytetów jest tylu, ilu jest ludzi. I zasadniczo każdy może być autorytetem w jakiejś dziedzinie, o ile wykazuje się w niej pewną kompetencją, lub nawet kiedy się w niej tą kompetencją nie wykazuje, a jedynie aspiruje do tej kompetencji, może oczywiście być, mianować się samozwańczo tym właśnie autorytetem w danej dziedzinie. No, czy to dobre, czy to złe, nie wiem. Tutaj Mackiewicz pisze o oczyszczającej apokalipsie, o jednym z wielu wstrząsów terapeutycznych, jakie przeżywa kultura. Trudno powiedzieć w tym momencie, gdyby ten podręcznik jeszcze raz powstał, czy, bo on powstał 13 lat temu, czy jakoś by uwzględnił, skończył na postmodernizmie, ale pytanie, co jest po postmodernizmie, czy coś nowego się wykształciło, czy w ogóle już nie mamy do czynienia z tym jakby filozofią pomodernizmie, tylko w ogóle z samym jakimś takim krajobrazem postnym, gdzie w zasadzie bardzo mało się dzieje i mamy do czynienia z pojedynczymi takimi okruchami, jakby fragmentami, błyskami, które znaczą tylko dla bardzo wąskiej grupy. To są takie oczywiście moje intuicje. A propos postmodernizmu, to są badacze, którzy uważają, że modernizm w dalszym ciągu trwa. I te prądy modernistyczne są obecne dalej w kulturze. Nie skończyły się, ponieważ modernizm był tak silnym prądem, tak bardzo ważnym prądem, w sumie chyba najważniejszym prądem kulturowym dla XX wieku, że on cały czas w kulturze jest obecny. Ta książka jest intelektualnie bardzo ważka. Bardzo serdecznie ją polecam nie tylko studentom, ale wszystkim, którzy chcą poznać, jakby z czego w zasadzie wziął się w sensie kulturalnym, filozoficznym wiek XX, bo ta książka jest do tego bardzo dobrym, intelektualnym przewodnikiem. Bardzo dziękuję.